Ile siedziałeś? Ile siedziałeś? Nie, ja nigdy nie siedziałem. Ale tatuaże iście więzienne. Uważaj na słowa. Uważaj na słowa. Ty uważaj na słowa, bo teraz jak ja cię patrzę, to zobaczysz. Panie i panowie. Uważaj, bo ja ci powiedziałem. Jeszcze raz taki frajerski numer z twojej strony, to już się nie zatrzymam. I nie będę patrzył, czy to jest nagrywane, czy nie. Dostaniesz na to łyse jajo i będzie koniec. Nie, stary, to ja ci powiedziałem. Nie, to ty uważaj na słowa i uważaj poczekajcie, na poczekaj, najpierw załóżmy mikrofon. Chcesz się walić, to możemy się walić. Co ty myślisz? Dobrze. Marcin Najman, bomba, zapraszam. Face to face. Stań jak facet, zróbmy face to face, bo nie przyszedłem się tu szarpać. Widziałeś, żebym się... Nie, ja cię nie uderzę, nie zrobię tego, co ty zrobiłeś ostatnio. Nie martw się. Ja daję słowo, to jestem słowny facet, wiesz? Możesz podejść bliżej, nic się nie stanie. Przynajmniej z mojej strony. Ty możesz znowu pokazać słabe zachowanie ludziom. Ja tego nie zrobię. Ja pokażę, jak jesteś słaby w oktagonie. Dzieli was bardzo dużo kilogramów, natomiast ty powiedziałeś, że wygrałbyś w pierwszej rundzie, tak? No pewnie, że tak. Mimo tego, że jest jednak inna waga. Pewnie, że tak. Jaka inna? 94 kilo waży. A on ile waży? 110, ale ile z tego tłuszczu jest? Marcin, co ty na to, że mówi, że w pierwszej rundzie by wygrał? Mówi to człowiek, który jeszcze nigdy w życiu nic nie wygrał. Nie martw się. Z tobą wygrał. Nie masz takich szans. Ani takiej możliwości. Ty kurwa masz jakieś włosy na głowie, ty. Nie umiesz walczyć. Ty masz tam jakieś kurwa. Jebany czajcie, ty. A chuj. On nie umie walczyć. Jakiś taki kurwa ma. Ja kurwa. Ile z nim? Ty. Taki miałem, jak miałem 12 lat na jajkach. Taki sam mężek miałem. Tu są ludzie z chorości, którzy go transportują później? Czy ty go zawodzisz? Ja nie. Ale nie. Czy kto go... Ja wracam do domu po programie. Zawozi do Chorości teraz. Wy go zawodzicie teraz, czy tutaj są, czy pielęgniarze są? Sam miałem w wieku 10 lat. Ale powiedz mi jedną rzecz. Na torbie. Są tutaj pielęgniarze? Nikt mu nie da tutaj żadnej kroplówki ani nic? Dobra, panowie, zróbcie prawdziwy face to face, skoro już wiemy, że nie uderzysz Marcina. Myślę, że Marcin... Ale co ty kurwa pierdolisz? No niech próbuje kurwa. No kurwa, wyjebie ci kurwa już leżą. Kurwa, to czy pojebało cię kurwa? Pojebało cię kurwa? Dobrze, podejdziecie do siebie normalnie jak wszyscy na face to face'ach? Jeszcze kroczek, Marcin. Fajny mastycki. 50 tysięcy ludzi patrzy teraz na was. Czy macie coś sobie do przekazania przy tak ogromnej publice, która zaśpiewała cały Stadion Narodowy? Miejsce tatuaże. Kurwa, nie, tu ja pierdolę. Człowieku, no ja pierdolę, musisz jakiś wyrężyć ten, ja pierdolę. Bełkot, kurwa, Bełkot, ja pierdolę. Weź jakieś, kurwa, chlapacze, co tu załóż, Bełkot. Załóż jakieś chlapacze, idź do tego logopedy. No co ci, kurwa, zależy, no? Ja ci dam, kurwa, na tą wizytę, idź do tego logopedy. No przecież nie możesz tak mówić. Przecież ty chodzisz i człowieku, ty plujesz, kurwa, no. Tutaj. Ja cię! Wow! OG! OG! Dobrze. Ojejku. Powiem wam tak. Pokaż. Ale kurwa, co się dzieje? Paraolimpiada 2012. Moi drodzy, mówi to gość. Reprezentacja Choroszczy na Paraolimpiadzie. Fachowiec się odezwał. Fachowiec od pierdol. Patrzcie, jaka pantera, czarna pantera, kurwa, patrzcie. Fachowiec od pierdolu może wam to wszystko wyjaśnić. Ja uważam, że my nie zasługujemy jako polskie Free Fight na tak podężny pojedynek. Co to? Dajcie zbliżenie, no kurwa. Fachowiec od pierdolu. Patrz tu, dawaj tu. Ile siedziałeś? Ile siedziałeś? Nie, ja nigdy nie siedziałem. Ale tatuaże iście więzienne. Nie, ja nie siedziałem. No, słuchaj, ja mam... Ale jest taki problem. Nie, ja mam tatuaże iście więzienne, a ty masz tatuaże iście, kurwa, rodem z Chorości, kurwa. No. A jak? Kto ci to dziarał, kurwa? Kuzyn twój. No właśnie. Dobrze, panowie, siadamy. Dziękuję wam za face to face. Ojejku.